Cześć wszystkim, niektórzy z Was już mnie dobrze znają, nazywam się Kamil Marachowski. Przeprowadziłem przed chwilą właśnie swój warsztat dotyczący dysbalansu odcinka szyjnego kręgosłupa. Widziałem się chwilę z Patrykiem, pojechał do Poznania do Maćka prowadzić dalej szkolenie. Poprosił mnie, żebym nagrał dla Was jakiś krótki materiał dotyczący odcinka szyjnego kręgosłupa, czyli w zasadzie tego, co było tematem warsztatu. Wiem, że wielu z Was na skutek zapewne zmiany stylu życia, częstszego używania smartfona, boryka się z bólami szyi, bo bardzo wielu pacjentów, którzy przychodzą do mnie do gabinetu, zgłasza właśnie ten problem. Jeśli cały czas od wielu lat, bądź od wielu miesięcy próbujecie się uporać z tym problemem i wasi terapeuci, którzy Was prowadzą, starają się z nim uporać, ale niestety bezskutecznie, bez efektów, to wiedzcie, że przyczyną możliwe, że nie jest to, że wykonują techniki terapeutyczne nieudolnie, bądź dobierają złą technikę terapeutyczną na kręgosłupie szyjnym do Waszego problemu. Możliwe, że przyczyną jest dysfunkcja, która znajduje się dość daleko od odcinka szyjnego, na przykład na stopie, i wzbudza cały łańcuch mięśni, bądź tylnej taśmy, napinając mięśnie szyi, bądź łańcuch biegnący po taśmie przedniej, także napinając mięśnie szyi. Bardzo często pacjent, który przychodzi do terapeuty na terapię spowodowaną bólem szyi, otrzymuje tylko badanie i terapię kręgosłupa szyjnego. Mało kto niestety, no oczywiście coraz więcej osób w Polsce patrzy na ciało pacjenta holistycznie, ale niestety wciąż tych terapeutów jest zbyt mało. Pacjent, który do mnie przychodzi, mówi, że nie jestem pierwszym terapeutą, który to diagnozuje, ale że przewinął się już przez bardzo, bardzo wielu terapeutów. Słyszę od tego pacjenta często, że pracowali oni jedynie na poziomie szyi. Problem okazuje się być gdzie indziej, bądź problem faktycznie okazuje się w szyi, ale jest też inny problem współistniejący, który powoduje, że te dysfunkcje w szyi powracają. Podobnie jest z odcinkiem lędźwiowym. Bardzo często uraz kończyny dolnej bodźcuje cały czas mięśnie po jednej stronie kręgosłupa lędźwiowego do nadmiernego napięcia. Często uraz kończyny górnej bodźcuje mięśnie odcinka szyjnego i powięź w tym obszarze do nadmiernego napięcia, co objawia się bólem szyi. Czyli przypuśćmy, że pacjent, który do nas przychodzi, skręcił prawy staw skokowy. Podczas urazu inwersyjnego, który tak wygląda, doszło do pociągnięcia poprzez mięśnie strzałkowe powięzi aż do pasma biodrowo-piszczelowego. Z pasma biodrowo-piszczelowego napięcie to przeniosło się na mięsień pośladkowy średni i wielki. Następnie przeniosło się poprzez powięź piersiowo-lędźwiową na mięsień najszerszych grzbietu, który spowodował obniżenie głowy kości ramiennej. Przez obniżenie głowy kości ramiennej mięśnie nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, które biegną w ten sposób, łącząc łopatkę z kością ramienną, normalnie działają na krótkiej dźwigni. Poprzez obniżenie głowy kości ramiennej ta dźwignia się wydłużyła, musiały one działać na o wiele większej dźwigni, przez co osłabła ich siła, pojawił się dyskomfort i pacjent nadrabiał w ruchu odwiedzenia barku mięśniem czworobocznym, częścią wstępującą. I tak długo, jak ten problem będzie trwał, tak długo mięsień czworoboczny cały czas będzie przeciążony, ponieważ będzie on nadrabiał w ruchu odwodzenia za mięśnie, które są z tego powodu osłabione. Nic nie pomoże dalsze rozciąganie, rozluźnianie mięśnia, ponieważ codziennie poprzez tysiące napięć, przez to, że pacjent musi pracować, musi się ruszać, musi wykonywać różne czynności dnia codziennego, cały czas ten mięsień będzie bodźcowany. Dopiero gdy uwolnimy napięcie i osłabienie mięśnia nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego, dopiero ten mięsień odetchnie. Ale aby to uwolnić, musimy uwolnić mięsień najszerszych grzbietu, który jest nadmiernie napięty, powięź piersiowo-lędźwiową, naprężacz powięzi szerokiej, pasmo biodrowo-piszczelowe, mięśnie strzałkowe wraz z ich powięzią oraz popracować nad możliwe, że małomobilnym stawem skokowym. Także bardzo często, gdy przychodzi do mnie pacjent z bólem szyi, i wiem, że jakiś uraz kończyny dolnej predysponuje do tego bólu, zaczynam terapię od kończyny dolnej, od uwalniania napięcia w powięzi kończyny. Wiem, że jeśli popracuję na szyi, będzie to efekt tylko na chwilę. Możliwe, że jeśli dobrze ją zbalansuję, będzie to efekt na miesiąc, dwa, trzy, ale potem ten pacjent wróci.
wróci możliwe, że nie do mnie, tylko do innego terapeuty, bo będzie pamiętał, że pomogłem mu tylko na krótki okres czasu. Dlatego pamiętajcie, najważniejsze jest rozwiązywanie przyczyn problemu. Oczywiście problem może biec też na innym łańcuchu. Przykładowo uraz stawu klanowego. Jeśli grałeś w piłkę, doszło do uszkodzenia, do jakiejś dysfunkcji na poziomie łąkotki przyśrodkowej, naciągnięcia nadmiernego więzadła piszczelowego, to bardzo często potem powięź przywodzicieli będzie nadmiernie bodźcowana, co sprawi, że napięcie pójdzie dalej bardzo często po łańcuchu przez mięśnie skośne zewnętrzne brzucha, następnie za mięśniami skośnymi brzucha, mięśnie skośne zewnętrzne brzucha łączą się z mięśniem zębatym przednim. Napięcie to może przenieść się jeszcze dalej, ponieważ mięsień zębaty przedni łączy się z mięśniem równoległobocznym po tej samej stronie, a mięsień równoległoboczny po przeciwnej stronie łączy się z mięśniem płatowym głowy po stronie przeciwnej, dlatego będzie ograniczał skłon boczny w prawo. Dlatego jeśli chodziliście od terapeuty do terapeuty, cały czas boli Was szyja, boli Was odcinek szyjny kręgosłupa przy skłonie bocznym w prawo, a pamiętacie, że mieliście uraz w przedziale przyśrodkowym, kończyny dolnej, uraz kolana, naciągnięty więzadło położne przyszynowe, może to nie szyi jest przyczyna problemu, tylko należy szukać jej właśnie w kolanie. Te nadmiernie napięte punkty na szyi, mięśnie, punkty spustowe, są to tak zwane punkty satelitarne, które będą cały czas wzbudzane, dopóty nie rozwiążemy pierwotnej przyczyny problemu. Dlatego tak bardzo ważna jest diagnostyka, tak bardzo ważne jest, by trafić do terapeuty, który prawidłowo zdiagnozuje całe ciało i pracuje holistycznie na całym ciele, a nie tylko na wycinku, na obszarze bólowym pacjenta. Mamy bardzo wiele różnych zależności, bardzo wiele powiązań, bardzo wiele łańcuchów kinematycznych, które zaczynają się na stopach, kończą się na szyi, zaczynają się na dłoniach, kończą się na odcinku szyjnym. To wszystko jest do przeanalizowania i dopiero po dogłębnej analizie i diagnostyce należy wysunąć wnioski, dlaczego problem powraca. Jeśli Twój problem powraca cały czas, a Twój terapeuta nie zmienia koncepcji, powinieneś zmienić terapeutę. Jeśli jesteś fizjoterapeutą, który oglądał ten film i było to dla Ciebie trochę za mało, aczkolwiek było na pewno za mało, ponieważ film ten był skierowany do pacjentów, a nie do fizjoterapeutów, odsyłam Cię na kanał Projekt Masaż, gdzie wytłumaczyłem bardziej szczegółowo trochę więcej zależności i zagadnień dysbalansu odcinka szyjnego kręgosłupa. Dzięki za uwagę, pozdrawiamy z Targów Rehabilitacji w Łodzi. Trzymajcie się, do zobaczenia. To było tutaj. Dziękujemy bardzo firmie Masbit za użyczenie szkieletu do pokazu. Stefana. Dziękujemy. Stefana.